Hejo, dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Słuchajcie, sprawdzę sobie, czy jest. Jest Alex przechwycony. Okej, dobra. Mamy to, dobra, wszystko mamy. Nie jest trochę za głośno gra. Żeby nie było potem, że. Wiecie. Że ja se gadam, a se gadam do siebie, bo gierka jest za głośno. Dobra. To mieliśmy zrobić, bo już nie pamiętam. Trochę się poulepszaliśmy, nie? Inny ten sobie wzięliśmy tutaj. Na dzień dobry można się trochę dożywić. O tego to co bym wziął, bo on jest dobry. Chyba, że... Kurde, no... Znowu te chipy cały czas? Do roboty. Pora znaleźć te chipy. No dobra, no to jak już przylazł, to już chodźmy. Jak już przylazł, to chodźmy, ale ogółem bym sobie, że tak powiem, tą fabułę. Aha, to jest to było. Przypuszczenie. Wróg wie o operacji przejmowania chipów. No to. Tak uważasz? No powiem Wróg wam, że. wysłał na te obszary więcej oddziałów. Dawaj im radę. Już to kurwa widzę. Idziemy. Może powyciągamy na spokojnie tutaj gdzieś. Chyba jakby się zestrał. Muszę się skupić. Muszę wyćwiczyć umysł, nim to samo spotka. Ale mnie zaskoczył tutaj. Ale mnie zaskoczył. Skurkowaniec. Jezus. Ile tam jest jeszcze? Ruszajmy. Podążam za dowódcą. Czemu taka muzyczka następnie idzie? Zaleca się sprawdzić broń. No ludzie kochane. To jest jakaś pułapka celowa? O co chodzi? No, fajnie. Jakieś fanty, coś? Tak bez sensu tutaj. Myśleliśmy, to się idzie jeszcze dalej na dół. Dobra, my mamy zadanie wykonać najpierw. Potem sobie będziemy eksplorować. A pomysł na zadanie jest taki. Jaki? Taki. My sobie będziemy ich tutaj powoli. Dobra, więc jego nie dygnę już. On tu przyjdzie. On tu przyjdzie, spokojnie. On tu przyjdzie. Ufa, ruszyłem. Ruszyłem gówno i teraz. Dobra, jeszcze sobie tutaj. Jedz, 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 jedz. Kurwa. Wiedziałem, że mi coś tu jebnie, bo. Coś nadusiłem, se zablokowałem i chuj. Coś dusiłem, przytrzymałem i... Dobra, ale to jest dobry pomysł ogólnie. A gdzie jest ten? Bo to nie będzie takie proste zadanie, słuchajcie, ale my to zrobimy, no bo... Co nam tu zostało z głównych? No właśnie, widzicie. Dobra, lecimy do tego. O tutaj, tutaj. Idzie, 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 idzie. Dawaj, chodźcie, ci. Dawaj to, dawaj to, dawaj to, robimy to. Dobra, podejście pierwsze. To już gadaliśmy o tym, dobra. Wróg wie o. Dobra, wróg wie. A także my sobie tutaj. Na spokojnie sobie tutaj. No daj, dalej, chodź tam, chodź tam.
Dawaj, dawaj, jeszcze tutaj jest jakiś gonzo. Ol go, widzieliście jak go mykłem? Jak coś byś mógł pomóc tu na to. Dobra, jeszcze jeden typ. Podążam do dowódcy. Okej. Zaleca się sprawdzić broń. Jaką broń mam sobie? Co? Będzie dobrze. Sprawdzić broń, bo co? Dobra, tylko żeby mi żaden tu nie rzucił granada, nie? Wow. No tu będzie chciał rzucać granat, no i chuj. Czku jebie tej. Kurwa, ale mocny jest. Aby patrzeć na granaty, czy nie lepiej. Po kolei tutaj wyrzniemy ich po kolei, spokojnie. Ten robot mi tu nic nie za bardzo tutaj pomaga. Kurwa, ale jaj. No powiem wam, że tak będzie średnio najeżdża. Ten kurwa leci do nas? Rzucił granat. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, żeby odrzucić, nie? Uwaga! Ja nie mam żadnego granatu? Czekajcie. Ekwipunek. Kiedyś miałem takie... Plecak odrzutowy. Co to jest? A coś co mogę założyć? Dobra, to mogę założyć. Kurwa, nie tak. Pusto, ósemka. Aha, tam gdzieś było, że przypisz, nie? Czekajcie. Ósemka. Dobra, jest. O to chodziło. Nie mam tu... No to po co to jest, że amunicja do wszystkich granatników? Ale mnie teraz rzaźnił, ej. To teraz to mnie zdarzyniłeś, kolego. Dobra, idziemy ten, tak go zajdziemy. O kurwa, sam się zaszedłem tak, że ma. Gdzie on polas? No ej, co jest? Widzieliście jaką podkręconą została? Jak kiedyś poszedłem szło? Ale mi pomogłeś stary, naprawdę. Dzięki, wiesz. Ten już ma całe życie.
A chodź tu, gnoju. Granat. Dobrze, że z daleka widać. No, gizla, ja pierdolę. Ja lepiej stąd niż z góry, nie? Znowu będzie rzucał. Ja już mam połowę życia. Ol, kurwa, mi jebnył. Dobrze, że widać, ale rzuca, nie? Żeby mu się znowu życie nie odrodziło, kurwa, bo będzie... Chyba znowu rzucił, co? Kurwa, wydaje mi się, że rzucił, ale... Dobra, w nim leży, dobra, jest. No ten był najgorszy, nie? O, tam strzela następny. Dobra. Tego tu walniemy. O kurwa, znowu. Ale oni mają zasięg tych granatów, tutaj chyba ich jebie. Tam jeszcze ktoś stoi? Dobra, trochę mamy tego wystrzelanego, ale tam jeszcze jeden ten głupi. Się gdzieś czai. To jest on? To jest on. No, dawaj, chodź tu. Kurwa. Chłopie, ty strzelaj, kurwa, tej. On się cofał. Kurwa, sam muszę wszystko robić. A chwaliłem się przed chwilą. Nie wiem, czemu ja cię tak chwaliłem przed chwilą. Dużo ich tam jeszcze jest. Żeby mi tu jakiś nie wylos, tero. Rozpoczynam skan otoczenia. Czekaj. Wykryto duże ilości gruzu. Jeszcze tu coś leży. Halo. Ta leży, jest i pasuje. Dobra, bo to jest to, co mamy się zainteresować. O właśnie. Typy kontrolne namierzone. I zlikwidowane. Jeszcze jakieś wieści? Przypuszczenie. Technologia niebian jest wzorowana na mózgu. No i fajnie. Widów. Wymiana danych między żywym mózgiem. Nie, no jednak trzeba trochę głośniej chyba. Trochę jednak głośniej, bo będzie za cicho. Możemy więc bez. Kurde. Analiza. Niebianie przypominają przekliknę ludzi i posiadają mózg o podobnej mocy. Szczerze mówiąc, to nawet sensowne. Wcale nie wydawali mi się tacy obcy. Niekiedy cechują mi bardzo zachowania. Chciałbym tylko odkryć, kto te sieci neuronowe kontroluje. No, też jestem ciekaw. Czy naprawdę dostroili żywe istoty do swoich systemów i formatorów, by nad nimi panować? Czy raczej tak jak my, wciąż sterują nimi ręcznie, polegając na konsolach i algorytmach? Za mało danych do precyzyjnej ekstrapolacji. Ciągle mamy za mało informacji. Odezwij się, jeśli znajdziesz kolejne chipy. Uruchamiam algorytm przeszukujący. Ja sobie też poprzeszukuję. Też uruchomię algorytm. Jakby mi tu coś wyskoczy gdzieś. Ściana jak w dupie. Co to jest stalowa siatka?
Otrzymano stalowa siatka, co to było? Album Bum Papa, tylko nie, nie jest najlepszy, ten jest najlepszy, nie? Zręczność trzeba. To. Tarcza, stalowa siatka. A, nawet nie mogę tego jeszcze założyć, no ale jest coś takiego, no. Mieszkanie na trzecim piętrze pani Hansen, wymienić zawór odpowiedzialny za kolej. Dobra. Dobre panie. Dobra, myślałem, że tu coś ciekawszego będzie, chociaż podejrzewam, że ta... Właśnie ta... Celem zachowania równowagi psychicznej... No nie, chcę ćwiczeń. Dobra. Czyli mamy zadanie wykonane, tak? Od błękitu do fioletu, kurde, no ale... Chociaż mogłem tam cały czas coś z tą załózą chyba zrobić, nie? Zaraz do bastionu sobie wrócimy. No to było proste zadanie ogółem. Z łatwością pokonuje takie dziady. O, a co my tu mamy schowanego tego? Proszę bardzo. Robimy ich? Bo nie mają granaty, ej. Kurwa, tego szczura by co. Jezus, to jest takie głośne tej zara. Przez tych łupieżców to tutaj mamy na hita. O, nie zawiodę cię. On tu leci, ej. Dobra, koniec zabawy. Jedziemy wziąć fanty od nich. To przecież to warło, a to warło. Nie można tego ustawić. O, tam jest jeszcze jeden gościu. Będziesz chciał walczyć z nami? Rozgniotę ci ryj! On nie potrwa długo! Jeszcze tu ktoś jest? Tam jest. Ja się zastanawiam, co robić. Zaraz. Ale hedzika wyrwał. A, tu jest jeszcze ziomek. Dobra, wezmę sobie to. Dobra, nowy poziom jest, pięknie.
Wezmę tylko te fanty od niego. No dawaj, dobrze. Tak jakby tam ktoś był, nie? Do góry. Ale to jest moje zaznaczenie, nie? No właśnie, to jest moje zaznaczenie tego miejsca. A, tu są miny. Ja zapomniał, że są takie rzeczy jak miny tutaj. Nic przyjemnego, słuchajcie. Takie miny. Tu jakieś fajne fanty, coś? Dobra, bo do obozu mieliśmy wrócić, a nie tutaj. Ale to jest właśnie tego typu gra, no. Czek niby ma coś robić, ale coś go tutaj interesuje i jest koniec po prostu, nie? Tam już byliśmy? A, tam byliśmy, to jest to miejsce, dobra. Już, mapa. Bastion. Wracamy do bastionu, no bo co? A co w związku z tym nowym poziomem w ogóle? Aha, a co ja tam miałem? Budowę czy co? Coś miałem iść, nie? Coś miałem iść, tylko w co teraz? Mało nie pamiętam. A mogę coś rozwinąć. Chyba budowa. Budowa i zręczność pewnie. Siłę nawet, żeby to założyć. Zręczność musimy sobie tutaj. Żeby lepszą skórę jeszcze mieć tę zręczność. Światło kalana, no to to w ogóle będzie. Inteligencja 55, ohoho. No to możemy użyć, ale to jest broń ciężka. Rakieta, my musimy mieć rakiety. Idziemy, może któryś ma rakiety. A czekaj, a powiemy mu, żeby został tutaj. Zostań tutaj. Odejdź. No dobra. To wspaniała kobieta, nie sądzisz? Nie sądzę. Chodź ze mną. Jak chcesz. Masz rakiety? Ja mu sprzedam też fanty. Trzeba mu fanty sprzedać. Nie, tego my nie będziemy sprzedać, bo to dobre może. To sobie możemy sprzedać. Z tego też byśmy mogli coś sprzedać, no ale chodź. Taki złą coś.
Dobra, a kupić? Rakieta. Masz coś takiego jak rakieta? Nie ma. Tylko że strzała. To tanie jest, nie? Nie wiem, czy lepiej w ten pancerz, czy tą odporność na truciznę zasadniczo, bo już sam nie wiem. Zawsze jest coś do roboty. No i dobra. Zobaczmy, czy coś tu się da nauczyć. Nie, na razie, dobra. Coś tam możemy, no mamy trochę tych punktów, nie? Jestem gotowa na kolej. No dobra, zaraz. Zaraz, no kurde, no musisz tyle gadać? Jezus Maria. Podjęcia u albo dzików. Jeśli Baxter zamierza ukatrupić tylko mnie. Świetnie znasz odpowiedź na to pytanie. No i pominąłem cały wątek teraz. Rakiety, masz rakiety? Ma. Za trzy koła? Rakiet za trzy koła i pasuje. Będziemy teraz. O, ale będziemy teraz cisnąć tutaj. No i to by też było dobre. Sprzedaj, co my tu możemy sprzedać? Ja starczy nie korzystam. Ale jest zajebista, nie? A coś by trzeba było jeszcze sprzedać, słuchajcie. Z tego przecież nie korzystam. Kusza uszkodzona, no ale dobra, sprzedam to. Żeby trochę tej kasy nadrobić, nie? To już jest przypisane. Dobra, to będzie można fajnie. To będzie można fajnie użyć. Dobra, okej. Okay. No to już wolę to, nie? Czekaj, Sebastianie, ja wezmę sobie tego. Gdzie jest mój latający kolega? Tu jest. Dobra. Dobra, zapiszmy i chodźmy z tą załogą. Chodź ze mną. Nie potrzebujesz kolejnego towarzysza. No i dobra, kur... Zasmucił się, nie? Było słychać. Chodź ze mną. Jasne. Albowie z Ignadonu to ci z Lodowego Pałacu? Bardzo dobra. Się zmienili od czasu wojny z wolnymi ludźmi. I wiele nauczyli. Ale dużo powiedziałeś. Ja tu czekam teraz. A... Co chcę negocjować? Dobra, dawaj. F, mapa. No to lecimy do Albów. O kurde. Kędy tu lepiej dojść? No tu i tu jest prosta droga. Dobra, lecimy tędy. Jest jedna i druga, droga jest taka sama w sumie. Ale jest tych zadań, kurde, że te poboczne cały czas się mnożą, a te główne nie chcą. Próbował mnie przekonać, że ci się tu podoba. Coś cię gryzie? Nie. A
A teraz zobacz to. Że odmarza mi dupa, to jest cudowne. O, ale teraz mogę cisnąć tutaj. Jak się poruszasz. Albo jak zamkniesz jebaną mordę. E! Nie no, Zouza to jest jednak adekwatny nick. Zouza to jednak Zouza, nie? Ale wleciał w misję. Ktoś tu na mnie czeka. Ten składzik należy do albów z Ignadonu. Bez odpowiedniego zezwolenia nikt tam nie wejdzie. Chyba ktoś się zdziwił. Jaką minę zrobił, nie? Nie pierdolisz się w tańcu, co? Jeśli chodzi o przetrwanie moich ludzi, istnieje tylko jedna dyrektywa. A ty ją wyraźnie pogwałciłeś. Niewiarygodny. Spokojnie, bez nerwów. Co tutaj robisz? Nazywam się Nyra. Odpowiadam za nasze akumulatory. Jesteś kimś na kształt ochroniarza. Ochroniarza? Nie. Już kiedyś ktoś odpowiadał za depozytorium. Już tego depozytorium nie ma. Czy my się nie znamy? Tak, spotkaliśmy się w mieście pod kopułą w Abessie. Byłam jedynym technikiem na poziomie w zasadzie kleryków. Pamiętasz? Ta muza musi lecieć? Działałam jako separatystka. Już nic nie słychać przez to. To wszystko zdarzyło się dawno temu. Zasady uległy zmianie. Zauważyłem. Jak się tu znalazłaś? Kiedy działałam jako separatystka, straciłam dom. Nie wiedziałam, co począć. Zawędrowałam do miasta pod kopułą. Pracowałam dla kleryków jako technik. Tym się zajmowałam, kiedy się poznaliśmy. Ocalałam, nawet nieźle zarabiałam. Wymagało to jednak ode mnie mnóstwa kompromisów. Często postępowałam wbrew swoim przekonaniom. Mimo to te czasy już minęły. Jak na kogoś wychowanego przez albów, wydajesz się bardzo impulsywna. Teraz znów stałam się prawdziwą albką. Stara Ciri. Są tego jednak konsekwencje. I każdy, kiedyś, kto nie postępuje tak, jak sobie życzysz, obrywa po łbie. Lepiej niż ktokolwiek inny znasz skutki odstawienia Aleksu. Problemy ze skrajnymi emocjami bywają dla nas niezwykle trudne. No dobra, ale o co się rozchodzi, kurwa? W porządku. Przyjmuję przeprosiny. Bez wątpienia da się żyć bez Aleksu. Tylko w taki sposób zdołamy zapanować nad zmysłami. Zouza cały czas dezaprobatę wyraża. Gdy tylko nadarza się okazja. Przy mnie lepiej tego nie próbuj. Chyba bardzo dobrze mnie znasz. Byłeś kimś ważnym na dworze w Lodowym Pałacu. Ale to dawne czasy. Mimo to wtedy podlegałeś bezpośrednio hybrydzie, prawda? Byli takie czasy, pamiętam, ale ja nie chciałem podlegać hybrydzie. Co porobię parę zdjęcia, co tam? Ale wspomnienia. To dość mroczny rozdział w mojej karierze. Niemniej jednak, w mieście pod kopułą nie zorientowałam się, kim jesteś. To kolejny dowód na to, że niebieski Eleks niepostrzeżenie przyćmiewa nasze zmysły. W Karakis powstała nowa grupa. Nazywa się Szósta Siła. Jej członkowie zebrali się w Starym Bastionie, by odeprzeć najeźdźców. Dlaczego mi o tym mówisz?
Świetnie sprawdziłabyś się w jej szeregach. O ile zapanowałabyś nad wahaniami nastroju. A co, jeżeli wspieram tych obcych najeźdźców? Wątpię, byś pozwoliła komuś w pełni kierować swoim życiem. No, chyba mamy... Twoje doświadczenie i zdolności bojowe bardzo przydałyby się szóstej sile. I... Mamy dodatkowego człowieka. Co racja, to racja. Przyznaję, brzmi to kusząco. Ale? Jest jakieś ale? Nie jestem całkowicie przeciwna, jednak... Nie jesteś całkowicie przeciwna? Co to niby znaczy? Kiedyś stanowiłeś dla nas wzór. Byłeś najskuteczniejszym dowódcą w historii Albów. To jednak zamierzchłe dzieje. Wraz z wolnymi ludźmi wypowiedzieliście nam wojnę. Działałem na własną rękę, to prawda. Z drugiej strony nie miałem wyboru. Hybryda zgotowałby Albom zagładę. Popełniliśmy błąd, zawierzając jego obietnicom. Gdyby jednak wszystko potoczyło się zgodnie z planem i dyrektywą... Hybryda prędzej czy później umieściłby wszystkie stworzenia na Magalanie w konwerterach, by pozyskać z nich Elex. Jako separatystka walczyłaś o stare zasady Albów i przeciwko hybrydzie. Nikt by tego nie przetrwał. Nawet Albowie. Ty powinnaś rozumieć to najlepiej, Nyro. Wraz z wolnymi ludźmi próbowałem zapobiec temu, by nie ziścił się najgorszy scenariusz. Dziwnie usłyszeć to z twoich ust, ale kto wie. Możesz się mylić, albo nie. Albo. To teraz ważne. Ale o co tu chodzi, kurde? Jak wspominałam, te dni już dawno minęły. Co należy do twoich... Co mam jej, chcesz pomóc? ...depozytorium. Zasadniczo dbam o przetrwanie naszej społeczności. Oceniam tajne plany strategiczne pozostałych frakcji. Takie informacje zapewniłyby nam ogromną przewagę. Kogo masz na myśli, mówiąc nam? Wszystkich ludzi, czy tylko Albów? Co za różnica? Problem tkwi w ewentualnym konflikcie interesów. To bez znaczenia. Nie mów mi, nie wiem, o czym jest ta rozmowa. Siła by na tym nie skorzystała. Gdyby doszło do zatargu, należałoby na nowo ocenić sytuację. A, dobrze to sobie wszystko wymyśliłaś. Nie, ale czeka mnie to w przypadku rzeczywistego zgrzytu. Nasze porozumienie może zostać zerwane przedwcześnie. Sama to chyba przyznasz. Zawsze istnieje jakieś ryzyko, niezależnie od aktualnych ustaleń. Brzmi ekscytująco. Brzmi ekscytująco? Nie lepiej poczekać i przekonać się, czy w istocie chodzi ci o te emocje? No ja pierdolę. Jak niby przebiega to całe pozyskiwanie tajnych planów strategicznych pozostałych frakcji? Dlaczego cię to interesuje? Kisząc się we własnym obozie, nie zdołasz niczego zdobyć. Będziesz musiała opuścić depozytorium, a na zewnątrz przyda ci się pomoc, by gdziekolwiek dotrzeć. Nie wiesz. Pojmuję. I ty chcesz mi jej udzielić, tak? Czemu nie? Poratuję cię, a w zamian ty dołączysz do mnie jako moja towarzyszka broni. Wolałabym się nad tym najpierw zastanowić. Czas mnie nagli. Odpowiedz teraz. Przemyślę. W porządku. Nie zamierzam cię popędzać, ale... Czy obiecasz nie prosić mnie o nic, co byłoby w stanie zaszkodzić moim ludziom? To raczej wykluczone. Toczymy wojnę, a stawką jest przetrwanie ludzkości. To dość ogólny, lecz uczciwy argument. Rozumiem. Dobrze. Spróbujmy. No i gitara. Przedstawię ci zatem mój plan. Zauważyliśmy kilku banitów obserwujących depozytorium. Niemal na 100% gromadzą dane na temat naszej głównej kwatery i opracowują strategię ataku. Zależy mi właśnie na niej.
Dopóki nie ustalę, co pnują banici, nie ochronię przed nimi moich pobratymców. Jeśli pragniesz dotrzymać słowa i mnie wesprzeć, to nadarza się świetna okazja. No dobra, no możemy to... Nie zawiedziesz się na mnie. Wskaż mi banitów, których powinienem okraść. Jak zawsze pełen zapału. Dobrze, jestem gotowa. W drogę. Zouza opuszcza grupę, no ale mieliśmy jakąś audiencję, kurde, audiencję. No dobra. Widzisz? Tam są. Kręcą się tu od jakiegoś czasu. Tylko patrol zwiadowczy. Niewykluczony, ale nie lubi być szpiegowany. Ukryli strategiczne plany gdzieś w swoim małym składowisku. Zaraz ich tutaj walnie. Co tu pada w ogóle? Przeszukamy ich schowek i zdobędziemy rozpisy. A jeśli nas przyłapią? To banici. Nikt za nim nie zatęsknił. Możemy też sprzątnąć imię bezpośrednio sprzed nosa. I niby w ten sposób unikniemy otwartego konfliktu? To, czego nie rozumiem, zawsze łatwiej jest zniszczyć. Lecz poznać coś w pełni to boisz, to nie dla mnie. Rób jak uważasz. Decyzję pozostawiam tobie. Ja nie miałem kłócnąć? Znalazłem plany banitów. Świetna robota. Daj no i dobra. Dziękuję. Przejrzę je później. Zapewne udało nam się udaremnić nieuchronny atak na nasze depozytorium. Widzę, że cię to cieszy. Doprawdy. Co to bada ty? W sumie możemy być bardzo zadowoleni. Czasem nawet najmniejsze bitwy potrafią mieć druzgocące skutki. To co teraz? Muszę się zastanowić. Tymczasem będę ci towarzyszyć. Co to jest? Dziękuję. Drobnostka. Co to było? Co tam chodziło tutaj? Oj, 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 chyba tu trzeba użyć czegoś mocniejszego. Jestem z tobą. Co jest? To ucieka czy o co tu chodzi? Dostał w ryj tej. Zajebista broń. Pod nogami mi przeleciało, kurde. Leżeć. Dobra, bestia to. Jestem teraz niezniszczalny po prostu. Hej, hej, kurwa, to jeszcze żyje. Nie widziałem. Dobra, już nie żyje. No
Daj, bo się poparzę. Jakieś fantasy, o wasz. Dobra, możemy wracać do Barcelony, pewnie jeszcze nie, cicho. Dobra, teraz sobie możemy wrócić do Bastionu. Mapa, Bastion. Gdzie jest ta Zouza tej? Zouza wróciła? Mieliśmy iść z Zouzą na audiencję generalną i... Wykryto nową lokalizację. O matko. Kolejne chipy kontrolne Niebian? Potwierdzam. To świetnie. Wreszcie dowiemy się, kto kontroluje ich sieci neuronowe. No chyba to zrobimy. Teoria potencjalnie słuszna. Tylko potencjalnie? Nieprawdopodobnie? Brak danych potrzebnych do analizy. Weźmy kumka zniczyła. Czy ty oszczędzasz energię? Brak kumka do boksów mi spadła. Nieważne. Celem zachowania równowagi psychicznej ćwiczenia są ci stanowczo zalecane. Dobra. Znajdźmy te chipy. Szansa na wymarsz 75%. Bardzo śmieszne. Namierzyłem zwiadowcę Niebian w kompleksie budynków przed nami. Te sukienseny zaczynają mnie męczyć. Czas rozwalić kilku obcy. Zaraz ich tutaj rozpracuję rakietami. To nie było wszystko. Przyjąłem dowódcę. O kurde, ten głupek. Jak ja go nie rozumiem. Dobra, od razu tamtego rozwalimy, nie będzie nam tutaj potem lotał. No właśnie, to żeby tutaj potem nie latały. Wykryto zwiększoną fluktuację systemu nerwowego. Analiza, chipy kontrolne Niebian zostały ulepszone. Jeśli uda nam się je wykraść, może dowiemy się czegoś nowego. Pytanie, czy dysponujemy wystarczającym sprzętem? Zaraz się przekonamy. Grubo pają, dawaj no. No trzeba tu wlazł. Najlepiej to górą robić po prostu. Sam ten wylazł, dobra, chodź tu.
Dobra, mam to. O kurwa. Mam coś dla ciebie, kolego. Kurwa, wypieczałeś. Dawaj. Bo to mi znowu rzucił jakiś granat. No kurwa, on idzie do układu, czy o co chodzi? Ciu. O kurwa, kim tu przylecił? Ale mamy dzisiaj misję, ja powiedziałem. Znowu gramy. Uwaga. Dawaj tam na rakietę, dawaj. No nie wiem, są to rakiety, powiem wam szczerze. Chyba dobre. O, tamten już prawie nie żyje. Teraz już nie żyje. Oni są mocni, nie? Dobra, mamy to. Raport. W systemach nerwowych żołnierzy, tuż przed zniszczeniem, wystąpiły liczne połączenia. Gdzie są misje główne? W własnych systemach nerwowych? Pobieżne przypuszczenie. Niebianie potrafią łączyć się umysłowo z komputerami. Wszystko w porządku? Dziwnie się zachowujesz. Odmowa. Analiza ostatnich interakcji wykazała, że użycie zwrotów potocznych prowadzi do zwiększonej wydajności. Ha, czyli możesz w ten sposób szybciej odpowiadać na moje głupie pytania i mieć mnie z głowy. Analiza dowódcy niedostatecznie złożona. Za to nie do końca błędna, prawda? W każdym razie, niebianie są w stanie zespalać się ze swoimi maszynami. To nadal nic przełomowego. Przypomina mi nieco historię Dawkinsa i hybrydy. Chociaż chciałbym wiedzieć, w jakim stopniu niebianie dają radę zapanować nad sobą i swoją technologią.
Kiedy Dawkins zestroił się z maszyną, stracił cząstkę siebie. Czy z nimi jest podobnie? Sugestia. Następne skany prawdopodobnie przyniosą odpowiedź na to pytanie. Ja pitole, no ile będziemy tego? Kiedy namierzę kolejną pozycję? Ja myślałem, że to może być będą ostatnie. Doskonale. Bardzo proszę. Ale jak ładnie tutaj padli wszyscy w jednym... Wszyscy w jednym miejscu. Jakieś fanty by się z tego miejsca przydały, jak już tutaj kurde wleźliśmy i tyle natłukliśmy, nie? To warto by było coś tutaj zdobyć, a tu nie ma nic, słuchajcie. Czy może pewnie byśmy coś znaleźli? Na siłę pewnie byśmy coś znaleźli. Nie no, z tym to nie będę się bawił, bo to ten jest kurwa. Z tym mi się nie chce bawić. Dobra. Do bastionu, słuchajcie. Do bastionu. Jeju. No taki odcinek, słuchajcie. O! Słuchaj, chciałabym poprosić cię o przysługę. Da się zrobić. Chodzi o to, byś towarzyszył mi podczas kolejnej misji. Ale to w następnym odcinku. Karakis przemierza i bada pewna grupa klerytów. Pragnę ustalić, co nimi kieruje i co dokładnie myślą o Albach. Zamierzam poznać ich plany i dociec, jak niebezpieczni mogą być dla Albów. Rozumiem. Czy orientujesz się, gdzie ci klerycy teraz są? Tak, ale nie wiem, jak długo tam pozostaną. Powinniśmy działać szybko, inaczej ich nie złapiemy. Dobra. Dobra. Przyjrzyjmy się twoim klerykom z bliska. W porządku. Godzinny odcinek. Idealny. Zazwyczaj obozują na terenie przed nami. Plany muszą mieć przy sobie. Jeśli nie będziemy się wychylać, zdołamy je zdobyć. Nie to jest jednak tutaj najważniejsze. A co? Dlaczego klerycy? Naprawdę sądzisz, że mogą stanowić dla Albów zagrożenie? Felek pozbawił nas mocy. W przypadku naszych braci i sióstr, kleryków, sprawa wygląda inaczej. Oni nie przyjmują lekcji. Moim zdaniem to ogromna przewaga. No i fajnie. Idź przodem. Jestem tuż za tobą. No fajnie, ona mnie gdzieś tutaj kiedyś wsypie coś. Ona tutaj, ona coś jest podejrzana. Idź przodem, tak na etap. Dobra, słuchajcie, zapisujemy, zostawiamy tą misję sobie na po prostu na nexta. Kończymy, godzinny odcineczek. Nie wiem, no po prostu te misje poboczne zaczynają mnie trochę wkurzać, że po prostu nie chcę to jakoś tutaj się odblokować, te misje główne. Ale no trudno, takie też są te gierki i z tym trzeba żyć. Trzeba przetrwać te poboczne i nam się z czasem odblokują właśnie te główne misje. A tymczasem widzimy się na lajtach, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.